Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastian FIFA. Witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jest mecz finału Pucharu Portugalii. Tondela kontra FC Porto. Ten mecz odbędzie się 22 maja o godzinie 18:15. Ciekawy jestem, jak ten się mecz odbędzie. Ja jestem FC Porto, mój przeciwnik to Tondela. Łapka w górę, subskrybujcie mój kanał, komentujcie, jak mi się spodoba ten odcinek. No to lecimy. Będą niezłe emocje po raz kolejny. Ten mecz będzie komentować Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się w przerwie tego spotkania. Witamy Państwa! To jest dzień, na który czekają wszyscy kibice piłkarscy. Przed nami wielki finał rozgrywek pucharowych. To spotkanie skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Napięcie na stadionie jest wprost wyczuwalne. Zapowiada się świetny mecz. Tondela zmierzy się z FC Porto. Na pewno znasz, Tomku, przewidywania ekspertów co do faworyta dzisiejszego pojedynku, jednak nie przewidują one znaczenia towarzyszącego tu czynnika stresu. Presja na faworytach może im pętać nogi i doprowadzić do zupełnie innego finiszu niż ten, który uchodzi za bardziej prawdopodobny. Dlatego nie dzieliłbym skóry na niedźwiedziu, po prostu skupmy się na wydarzeniach boiskowych. O tym bowiem, kto zgarnie puchar, ostatecznie zdecyduje boisko, a nie prognozy i wróżenie z pustki. Pierwszy z zespołów rozpoczyna ten mecz w takim oto składzie. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Przed nami pierwsza jedenastka Porto. Spójrzmy. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny, boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika, to wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. A i błysnął teraz techniką. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Mateusz. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Aut bramkowy, a pachniało tu przez chwilę golem. Kto czekał na pierwszego gola w tym spotkaniu, musiał się tym razem obejść smakiem. Górą teraz bramkarz, choć było naprawdę blisko. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Robi się coraz groźniej. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Jest! Proszę Państwa! Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym finale! No, Tomku, na pewno teraz będzie się łatwiej grało ekipie, która otworzyła wynik. Mamy powtórkę tej sytuacji. Bramkarz nie miał tutaj najmniejszych szans. Przy uderzeniu z takiej odległości można co najwyżej liczyć na to, że strzał trafi w golkiper. Brawo!
Prowadzą zatem 1-0. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Ładne zejście z piłką ze skrzydła. Próba precyzyjnego umieszczenia piłki w siatce, ale widzimy, nieudana. Na treningu pewnie takie wchodzą. Decyzja była dobra, bo nie był to pochopny strzał, no ale rezultat pozostawia wiele do życzenia. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Spokojnie teraz bramkarz po tej centrze. Tak, tym niepewnym wznowieniem oddaje piłkę i utrudnia sobie życie. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. Tracą piłkę, muszą znów o nią powalczyć. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Rzuca piłkę w pole karne. Nie, nie tak, źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Ma piłkę głęboko na połowie rywala. I teraz skuteczne wybicie piłki. Mateusz. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. No, teraz ładnie z piłką na połowie. Świetnie spisał się teraz bramkarz. Doskonała obrona. A 11 metr z rogu. Wspaniale, wspaniale teraz bramkarz. Ja już widziałem piłkę w siatce. To było potężne uderzenie głową. Nie mam pojęcia, jak udało mu się je zatrzymać. Reakcja trenera świadczy o tym, że wie, jaką okazję zaprzepaścił jego zespół. Dwie bramki przewagi dałyby im względny spokój. Rzuca piłkę przed bramkę. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Drużyna wprawdzie prowadzi jedną bramką, ale trener jest zły, bo dwa gole przewagi to byłoby już naprawdę coś. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Ależ teraz rozczarowa. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Bramkarz wybija, ale gra się toczy.
Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Mogą wyrównać stan meczu. I broni bramkarz. Coś niebywałego. Wszyscy sądzili, że będzie gola, jednak. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. No i proszę Państwa, na razie jest 1-1 w finale Pucharu Portugalii. Zobaczymy, co będzie w drugiej połowie części spotkania. Teraz zrobimy sobie zmiany. No to zmienimy sobie bramkarza. Wejdzie Galeno za Veirę. I Pepe wejdzie za Vitinha. Jakoś tak się go nazywa. Nie umiem go nazwać. Jak coś, to przepraszam. No to co? Widzimy się po meczu tego spotkania. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Proszę Państwa, piłka w siatce! Zwiększają prowadzenie, a kibice gotują się już do mistrzowskiej fety! Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. 2-0, gramy dalej. I gol numer 3, Galeno. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. A teraz będzie dobra okazja. I gol! Bramka kontaktowa. Wciąż mają nadzieję na korzystny wynik. No proszę Państwa, będzie jeszcze ciekawie. Wydawało się, że zespół broni się ostatkiem sił i w końcu straci bramkę. Tymczasem wyszedł z akcją i wykorzystał, że obrona przeciwnej drużyny trochę jakby przysnęła w tej sytuacji. Aktualny wynik to 2-1. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Strata piłki teraz. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Ależ okazja teraz. Nic z tego, przerywa akcję wejście obrońcy. Czy zdoła to wykorzystać? Gol! Tak, nie zawahał się. Ważne trafienie, prowadzą już różnicą w dwóch goli. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Mamy więc 3-1. Ależ teraz przegląd pola.
Jesteśmy coraz bliżej bramki, robi się groźnie. I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. W tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. A więc mamy 3-2. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Okazja do dośrodkowania teraz. Ależ doskonała sytuacja. I tak pokonał bramkarza. Ależ ważne trafienie. Prowadzą już różnicą 2 goli. Mamy teraz powtórkę. To dośrodkowanie było po prostu znakomite. Potem pozostawało tylko to wykończyć. Główka bez podskoku załatwiła sprawę. Szybki, precyzyjny strzał, który trudno obronić. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. I po tej bramce jest 4-2. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Strata, rywale przy piłce. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Obrońca go teraz odpuścił. Ależ widzimy teraz kunszt w defensywie. Brawo! Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Tak jest! Czyli jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone. Czyli będziemy mieli bombową końcówkę. Popatrzmy na tę bramkę. Bliska odległość. Niby rutynowa sytuacja, ale i taką można zmarnować. Z zimną krwią. Tak piłka poleciała tam, gdzie trzeba. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Na skrzydle ma sporo przestrzeni. Pobrał okazję na bramkę. Gol! I mają teraz 2 bramki przewagi. Do końca tego finału jest bardzo mało czasu. Właśnie chyba poznaliśmy triumfatora rozgrywek. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Szalony mecz. 5-3. Pozostało już tylko 120 sekund. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy out. Wywierana teraz presja. Podania w takim miejscu zawsze są groźne. Ależ okazja teraz! Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. No i po zagrożeniu dobry odbiór. I tak! Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Proszę tylko spojrzeć na tę radość. Biegali, walczyli, aż wywalczyli. Niektórzy zbyt zmęczeni, by skakać z kolegami, czują w nogach te wszystkie mecze. Spójrzmy teraz na te uśmiechy. Posłuchajmy, jak wiwatują kibice. Całkowicie zasłużona radość.
cieszą się razem z rezerwowymi, ze sztabem trenerskim. Ten moment zapamiętają na długo. Czekali, o której marzyli, bo jak każdy piłkarz śnili o tej sytuacji. Za moment faktycznie wzniosą wywalczone wspaniałe trofeum i zasłużenie będą mogli delektować się sukcesem. I na pewno marzyli o tym od pierwszego dnia rywalizacji, a dzisiaj to marzenie staje się faktem. Już za chwilę przeżyją to razem. Puchar w ich rękach i mają to! Tak jest! Zwycięzcy na Państwa ekranach! Wszystkie te dekoracje i efekty są wyłącznie na ich cześć. Harówka, wyrzeczenia i konsekwencja opłaciły się. Dzięki temu mogą teraz triumfalnie wznosić puchar i z dumą pokazywać go swoim szczęśliwym kibicom. Ależ to jest widok, Jacku. Biegną teraz z trofeum, by pokazać je swoim fanom. Tak, no na pewno bez kibiców tego triumfu by nie było. To dla nich grali, to oni ich wspierali także w najtrudniejszych momentach i teraz chcą im w ten sposób podziękować. To piękny gest i naprawdę piękne chwile, ta wspólna radość. Proszę tylko spojrzeć. I przyszła pora na zdjęcie z trofeum. Pamiątka na całe życie, Jacek. Trudno im się teraz skupić w tym szale radości, ale za dekadę czy dwie powieszą je sobie nad kominkiem i będą czule tę chwilę wspominać. Robi się coraz groźniej. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. No cóż, to było na tyle w tym odcinku. Proszę Państwa, no to widać, FC Porto wygrało puchar Portugalii 5-3. Ciekawy jestem, jak będzie oczywiście w Realu. To było na tyle w tym odcinku. Ja Was zapraszam na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!